Feralne skrzyżowanie na trasie Suwałki Augustów bez szans na szybką przebudowę. Choć niebezpieczny odcinek na wysokości Płociczna i Dubowa. Bardzo często dochodzi tam do wypadków, także śmiertelnych. W minioną środę na skrzyżowaniu zginęły 2 osoby, a 2 zostały ranne. Po tragedii znów pojawiło się pytanie, dlaczego tak niebezpieczne skrzyżowanie nie zostało jeszcze przebudowane. Modernizację odcinka drogi ze Suwałkami w kierunku na Augustów Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad obiecuje już od kilku lat. Niestety termin tej inwestycji jest ciągle przesuwany. W tym roku skrzyżowanie najprawdopodobniej nie będzie przebudowywane. Niestety takich miejsc jak pod Suwałkami jest w kraju wiele, mówi Artur Mrugasiewicz, rzecznik prasowy GDDKiA w Warszawie. Staramy się oczywiście na wszystkich naszych drogach krajowych, we wszystkich miejscach szczególnie niebezpiecznych, poprawiać bezpieczeństwo ruchu drogowego. Natomiast Generalna Dyrekcja zarządza ponad 17 tysiącami kilometrów dróg, takich miejsc jak choćby to pod Suwałkami jest wiele w Polsce, które oczywiście staramy się w miarę dostępności środków finansowych przebudowywać. Natomiast w tym roku prawdopodobnie jeszcze to skrzyżowanie nie będzie przebudowywane. Dyrekcja dodaje, że w tym rejonie przebiegać będzie droga ekspresowa, która ostatecznie rozwiąże problem niebezpiecznego skrzyżowania. Zanim jednak dojdzie do rozpoczęcia prac przy ekspresówce, drogowcy zastanawiają się jeszcze nad stworzeniem w tym miejscu lewoskrętów. Być może uda się to w przyszłym roku, mówi rzecznik. Cała ta droga, droga krajowa numer 8, ona jest zaplanowana do przebudowy do parametrów drogi ekspresowej i to ostatecznie poprawi i komfort podróżowania i bezpieczeństwo na tej drodze. Natomiast do tego czasu, zanim ta droga powstanie jako droga ekspresowa, jako droga S8. Tu planujemy usprawnić, poprawić elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, chociażby polegające na czy wydzieleniu lewoskrętu, czy innego oznakowania, bądź budowania azylu, tak aby kierowcy w miejscu szczególnie niebezpiecznym zwalniali, byli zmuszeni do tego, aby zwolnili, bo właśnie nadmierna prędkość jest przyczyną wypadków właśnie na tym skrzyżowaniu. Na miejscu odbyła się już wizja lokalna, która miała pomóc dyrekcji ustalić środki tymczasowe. Być może w ciągu miesiąca zapadną jakieś decyzje dotyczące wprowadzenia rozwiązań tymczasowych, kwituje Mrugasiewicz. Myślę, że w ciągu miesiąca będziemy już mieli jakiś chociażby zarys, jak należałoby tutaj, jakie środki zaradcze zastosować.